Moi drodzy, powiedzcie, że to nie jest to, na co czekaliście. Internet, moi drodzy, internet jak papier cierpliwy, wszystko zniesie. Była super sztuczka w telewizji, jest gra o super sztuczce. Jest pani Rogalska, jest pan Lis, podobieństwo niesamowite. TVP2, udane magiczne sztuczki, GNŚ, gwóźdź na śniadanie. Moi drodzy, link macie w opisie, jakbyście chcieli spróbować. No zobaczmy. Zobaczmy, ile mi się uda. Uwaga. Kurwa, przepraszam. Przepraszam, przebiłem ci... Jeszcze raz. Dobra, jest. Jest, okej. Okay. Marzenka, bądź twardzielką, to będzie najwyżej jedna dziurka. Marzenka, bądź twardzielką. Jestem Marzenka Twardzielka, kurde. A, 4. Czy uda się do 5? Jest 5, moi drodzy, rekord. A, 6. Kurde, czy będzie do dyszki? A, 7. 8. 9. 10. Ło! Kurwa, przepraszam. Spróbujmy, moi drodzy, jeszcze raz. Bo jak mówi tradycyjne przysłowie, do 3 razy sztuka. Czy pobijemy dyszkę? Czy pani Rogalska znowu jej ręka zostanie spenetrowana? Kurwa, przepraszam. To by było na tyle. Moi drodzy, ja już pani Rogalskiej nie będę męczył. Link do tej świetnej produkcji daję wam do opisu. Sprawdźcie sobie sami. Pochwalcie się, moi drodzy, swoim rekordem. Ile wam się udanych, magicznych sztuczek udało zrobić. Chociaż mi tak naprawdę wydaje się, że najlepszą magiczną sztuczką to było to, że ta pani sobie właśnie przebiła tą rękę gwoździem. No tego się na pewno nikt z was nie spodziewał, że się stanie. Także no, dzięki za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się. Pa, pa.